Wiesz, Saro, trochę nad tym myślałem i uważam, że głupio się zachowałem. Chciałbym ci bardzo przeprosić. Wybaczam ci, pamiętaj, że nigdy nie wolno bić kobiet. W moich oczach i tak dużo straciłeś i na pewno tego nie naprawisz. Wiem, jest mi bardzo wstyd, ale ty też mi pyskowałaś, sprowokowałaś mnie. Och, Daniel, ty zawsze musisz swoje. Jemy, żeby on dziś wyleciał. Co tam szepczesz? Nic. I ten tego, ładna fryzora. Dzięki. I tak samo cieszy się moja żona. Fajnie, super. No to ja lecę. O co mu chodzi? Uwaga! Jarek, Sara, Daniel, dziś wieczorem ktoś z was opuści dom, spakujcie się. Symowy bracie, niech nikt stąd nie wychodzi. Po co ktoś ma wychodzić? Niech jest tak jak jest, popieram koleżankę. Nie kłamam, oj Wincio, Wincio. A ty byś tylko tosty jadł. Jak robię, to sobie jem. A co, Wincio, kto dzisiaj czyści toalety? Czy ja dziś kolej? Iza, proszę, nie przy jedzeniu. Dobra, dobra, smacznego, ha, ha, ha. Słuchaj, Sara, bez względu czy wyjdziesz, czy zostaniesz, na zawsze będziesz moją przyjaciółką. Dzięki, Iza, to naprawdę miłe słowa. Wiesz, Daniel, bardzo się cieszę, że przeprosiłeś Sarę. Pchać kobietę, no chyba cię pogięło. No ale Jarek, ona też nie jest bez winy. Wiem, że nie powinienem, ale ona zachowała się perfidnie. Dała mi jasno do zrozumienia, że do was nie pasuje. Prędzej ona, przecież ona by tylko zajmowała się swoim ciałkiem i nic innego. Śmieszne, więc nie wiem, czy ją polubić, czy zachować do niej dystans. Hej, jestem Bartek Nebel. Przez ostatnie kilka dni głosowaliście na syna, który ma opuścić dom. My znamy już wyniki. Wypoznacie je wieczorem. Zapraszam na Sim Brother Fight wyniki. Witam w programie Sim Brother Fight, wyniki, zaraz zobaczymy, kogo już nie chcecie widzieć w domu Simowego brata. Mamy już tablicę wyników. Jak widać, niewielką przewagą, bo tylko 10% dziś, jako pierwszy w tej edycji programu, dom Simowego brata opuści Daniel Lynch. Czas przekazać uczestnikom tę wiadomość. Zrobię to osobiście, poprzez telewizor. Halo mieszkańcy, słyszycie mnie? Jasne, cześć Bartoś. No witam. Daniel, Sara i Jarek, jestem to, aby powiedzieć wam, kto dziś opuści dom. Walka między wami była zacięta, w końcu widzowie zdecydowali. Nie będę się pytał, jakie są wasze przeczucia, tylko od razu przejdę do rzeczy. Nie paćkaj się, dawaj. A więc, dom Simowego brata opuszcza. Daniel, masz 2 minuty na opuszczenie domu. Co? Dlaczego akurat on? Wincio, opanuj się. Żegnaj, miło było cię poznać. Szkoda, że akurat ty, Nara. Papa Danielko, spotkajmy się po programie. Mam taką nadzieję. Trzymaj się, Daniel, bądź zdrow, ty też. Papa, na początku nawet się w tobie bojałam. Mnie już to nie będzie, ale wy macie to wytrwać, a ty, Wincio, wygraj ten program. No to na razie, everybody. Trzymaj się, Daniel. No i jednego mniej. Daniel, pozdrow moją mamę. Zanim Daniel do nas przyjdzie, zobaczmy jego najlepsze momenty w domu. Now you're gone, I realize my love for you was strong, and I miss you here, now you're gone. I keep waiting here by the phone, with your pictures hanging on the wall. Now you're gone, I realize my love for you was strong, and I miss you here, now you're gone.
Zapytajmy go. Wielkie brawa dla Daniela Lyncha. Cześć Bartek, siema jest. I jak się czujesz Daniel, czy spodziewałeś się, że wyjdziesz? W końcu teraz pod koniec zaczęły się niezłe Boże w domu. Jasne, grupa od początku mnie nie zaakceptowała i widzowie chyba też. No to żegnaj, żegnaj. Zobaczmy teraz atmosferę panującą w domu. Gratulacje Saro. Dzięki. Wiesz Saro, tak szczerze to myślałam, że to ty dziś opuścisz program. A Tomasz, taka niespodzianka. No widzisz, pomyliłaś się nieco. O tak. Of, muszę ochłonąć, za dużo emocji. Symowy bracie, totalne zaskoczenie. Byłem pewien, że to ja dziś odpadnę. Widzisz, jako cuda się spełniają, a ty Saro jak przypuszczałaś. Symowy bracie, stawiałam na Jarka. Ej no weź, ku mojemu zdziwieniu odpadł Daniel. W sumie należało mu się.